Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Krakowski, a towarzyszy mi oczywiście mój wspólnik Przemysław Ciszek. Dzień dobry, tutaj obecny. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co obiecaliśmy, chcemy dzisiaj poruszyć na tym specjalnym webinarze, tej naszej rozmowie w zasadzie tutaj właśnie z Przemkiem, temat bardzo ważny, przyszłości branży zatrudnienia zewnętrznego w Polsce. Czyli będziemy mówić o outsourcingu, ale także będziemy mówić o pracy tymczasowej. I ci z Państwa, którzy myślą, że w pracy tymczasowej niewiele będzie się działo, od razu już powiemy, są w bardzo dużym błędzie. Zarówno outsourcing, jak i praca tymczasowa, dzięki naszym rządzącym, proszę Państwa, będą przeżywały w najbliższych miesiącach, można powiedzieć, taki bardzo nieprzyjemny, zimny prysznic. No dobrze, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, to na wstępie chciałem oczywiście Państwu przypomnieć, że tak jak i na naszych live'ach i wszelkich spotkaniach z nami, tutaj ekspertami naszej kancelarii, czyli CIC Krakowski-Ciszek, możecie Państwo w każdej chwili w trakcie trwania tego naszego spotkania, tego webinaru, zadawać nam pytania. No ja tutaj będę widział te pytania, będziemy starali się na nie odpowiadać, a niezależnie od tego mamy, myślę, że tutaj właśnie z Przemkiem bardzo ciekawą agendę, zebraliśmy sporo naprawdę tematów, które chcemy z Państwem poruszyć. Ja wiem, że będziecie czuli niedosyt, to jest oczywiste, ale od razu powiem, że ten niedosyt będziecie Państwo mogli bardzo szybko zaspokoić, bo już uwaga, bardzo ważny dzień, 19 września na naszej konferencji, czyli konferencji CIC Krakowski-Ciszek, Centrum Outsourcingu Procesowego i Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski. Spotykamy się w Warszawie, ale także jest formuła tam dostępna online i będziemy wszystkie te tematy, które dzisiaj będziemy poruszać z Państwem i pewnie wiele, wiele innych, będziemy omawiać z wieloma ekspertami, przedstawicielami zarówno świata nauki, biznesu, branży outsourcingowej, insourcerów, czyli bardzo ważne też klientów i przede wszystkim urzędników ZUS-u, Skarbówki, Państwowej Inspekcji Pracy. Będziemy z nimi wszystkimi właśnie rozmawiać i te wątki już poruszać szeroko. Więc dzisiaj poczujecie niedosyt, to przyznaję, bo tematów jest strasznie dużo, ale spokojnie będziecie mogli ten niedosyt zaspokoić. Już na czacie teraz myślę, że nasz dział marketingu wrzuca link do programu, do zapisów, możecie zobaczyć prelegentów, ale najważniejsze, cieszymy się, że tak w dużym składzie tutaj jesteście teraz z nami na tym webinarze i od razu wrzucamy też kod promocyjny, czyli od razu taniej o 15% na tą naszą konferencję i to jeszcze parę razy tutaj proszę, żeby nasz dział marketingu w trakcie tego spotkania to Państwu przypominał i wrzucał na czat. No dobra, no to Przemku, startujemy i startujemy, yes, tak jak powiedziałeś, jak u Hitchcocka, tak? Yes. Czyli z mocnym tutaj przytupem, pierwszy temat. Ministerstwo Pracy no, chce wprowadzić taką, proszę Państwa, niewielką poprawkę, można powiedzieć, przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. No to już w sytuacji, kiedy musicie uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemców w Polsce, a w zasadzie mówimy też i oświadczenie, prawda? Tak, no to co? Będzie, uwaga, jedyna możliwość, jedyna forma zatrudnienia dla cudzoziemców, jeżeli chcecie mieć ich legalnie i to będzie umowa o pracę. Czyli to jest pierwszy ten zimny prysznic. Tak. No i zacznijmy od tego. No Przemek, jak ty to w ogóle widzisz w realiach? W ogóle w realiach to jest taka już kilkumiesięczna, czyli letnia, batalia i prace trwające w celu wdrożenia nowych przepisów dotyczących studentów. Ustawa ma bardzo takie ciekawe. Na początku miała nazywać się w bardzo prosty sposób. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, natomiast to było takie, moim zdaniem, takie bardzo pozytywne, że będziemy zatrudniać cudzoziemców i jakby nazwa ewoluuje ze samą ustawą, z samym projektem, dlatego że teraz już obecny, uwaga, obecny tytuł ma brzmieć warunki dopuszczalności powierzchni pracy cudzoziemców na terenie RP, czyli jakby już nie mówimy, że będziemy zatrudniać, to pokażemy, jakie są warunki, co muszą spełnić właśnie, żeby mogli legalnie pracować. Bo jeden z tych warunków, który się pojawia w tej chwili, to jest właśnie ta sytuacja związana z formą zatrudnienia, bo wszyscy tutaj od dawna oczekują tego i jakby spodziewają się takich ruchów, że będą eliminowane te umowy cywilnoprawne. Tu jest taka sytuacja, że my też przyglądamy się
oczywiście stanowiską resortu pracy, jak to jest uzasadniane, jak to jest tłumaczone. No często pojawia się takie sformułowanie, że jak jest praca, to musi być umowa o pracę. To jest jakby tak bardzo prosto, myślę, że taki przekaz ma też być jakby podawany na zewnątrz. Natomiast bardzo ciekawa tutaj jest taki wątek, że właśnie to jest, my to rozumiemy, że mamy równać szanse, mają być wyrównane, można powiedzieć, te warunki zatrudnienia, no właśnie wszystkich, być może umowy o pracę mają być tylko i wyłącznie. Natomiast nas dziwi bardzo to, że tu jest, że w obecnym projekcie jest taka ewidentna dyskryminacja pewnych grup pracowników. No bo jeżeli mówimy o tym, że na przykład ten obowiązek umowy o pracę nie obejmie w ogóle, no chociaż Polaków, prawda, w tym momencie, ale również nie obejmie cudzoziemców, takich, którzy nie muszą mieć zezwoleń na pracę, no w szczególności tu mówimy o na przykład obywatelach Ukrainy, osobach zwolnionych z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę. Czyli poczekaj, bo ci przerwę, bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że na razie, jeżeli chodzi o Ukraińców na specustawie tej wojennej, tak, to oni są jakby poza. Oni są poza systemem, czyli będzie można, czyli jeżeli by to się pojawiło jako można powiedzieć, blokada legalizacyjna, czy też będziemy bardzo chcieli mieć te umowy cywilnoprawne, o ile to oczywiście zostaną, bo też może być tak, że ich w ogóle nie będzie już, to w takim przypadku firmy mogą po prostu wybierać sobie. Być może będą preferować bardziej osoby, które na przykład mogą być na umowach cywilnoprawnych. Może być też tak, bo wiecie Państwo, my też to zawsze słyszymy, to jest bardzo prosto mówione, że bardzo często sami cudzoziemcy nie chcą umów o pracę z bardzo prostego powodu. No, tam jest ograniczenie godzin, prawda? A często tutaj osoby do Polski przyjeżdżają po to, żeby można powiedzieć, jak najwięcej zarobić. Tak jak kiedyś Polacy wyjeżdżali, czy nie wiem, za granicę, prawda? Chcieli, zależało im na tym, żeby zarobić jak najwięcej, czyli pracować największą liczbę godzin, a to jest możliwe tylko w ramach tego zatrudnienia cywilnoprawnego, oczywiście biorąc pod uwagę różnicę między umowami cywilnoprawnymi a umowami. Tu jest jeszcze jeden wątek. I ten wątek, myślę, że będzie najważniejszy, to jest aspekt kosztowy. No bo jeżeli sobie wyobrazimy, że w tym momencie większość branży outsourcingowej, myślę, że też większość jednak pracy tymczasowej zatrudnia cudzoziemców na kontraktach cywilnoprawnych, tak? Czy nawet w ogóle to nie są zatrudnienia na kontraktach cywilnoprawnych, tu mamy, prawda, sławne spółki cudzoziemskie i tak dalej. To sytuacja, proszę Państwa, przeskoku w umowy o pracę będzie rzeczywiście czymś niesamowitym z punktu widzenia kosztowego. No pierwsze wyzwanie to mamy około wzrostu dla przedsiębiorcy zatrudniającego około 40%. Tu mówimy o samych kwestiach składkowych, tak? Tam mamy pewne niuanse podatkowe. Ale nikt nie liczył, bo to będzie o wiele więcej jeszcze tego wzrostu kosztów, bo przecież prawo pracy przynosi różne obciążenia dla pracodawcy. Czyli zobaczmy, wynagrodzenie chorobowe. Zobaczmy płatne urlopy wypoczynkowe. Zobaczmy, i to jest bardzo ważny temat, dodatki za nadgodziny, czyli cudzoziemcy chcą pracować dużo. Przemek, powiedziałeś o normach, tak? Czyli już tych, można powiedzieć, granicznych, tak? Czyli okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Nie jest 168 godzin na miesiąc, prawda? Czyli to jest potem już opłacana. Godziny pracy rośnie minimum 50%, a zazwyczaj rośnie o 100%, bo mówimy o przestrzeganiu tych osób w dni wolne od pracy. My oczywiście no, rozumiemy to, że te przepisy mają być przepisami ochronnymi, prawda? Mają przewidywać. Natomiast no, powiem tak, w pasze z tym nie idą jakieś nowe propozycje. Są inne kraje, które już możemy trochę podejrzeć. Jakieś klauzule opt-out, czyli pozwalające zwiększyć liczbę godzin na przykład, które są w normie, można powiedzieć. Są różne możliwości, żeby jednak te godziny skalować i w drugą stronę, prawda? Bo bardzo często firmy boją się tych umów o pracę, dlatego że tam jest pewne minimum godzin, prawda? Czyli trzeba płacić pracownikom za godziny, mimo że na przykład ich nie będzie tyle, ile trzeba. No i tutaj oczywiście przy umowach cywilnoprawnych możemy tym bardziej sterować. Te umowy o pracę na pewno skomplikują tą sytuację, natomiast no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, być może cel jest taki, żeby w ogóle umowy cywilnoprawne zlikwidować i w takim przypadku po prostu będzie równy dostęp dla wszystkich. No wiadomo, że konkurencyjnie gospodarki, biorąc pod uwagę koszty pracy wzrośnie, no ale być może taki jest cel. I tu ja myślę, że musimy dać Państwu też pewną nadzieję, tak? Bo to nie jest tak, że my tylko mówimy jak jest, jak będzie i Państwa tutaj chcemy straszyć, ale chcemy pokazać Państwu pewną nadzieję, która, no tak w sumie jesteśmy z tego dumni, wychodzi z naszej kancelarii, naszego zespołu ekspertów. Dlatego, że byliśmy często pytani, tak, już w ostatnich dniach, czy przy tych umowach o pracę da się legalnie optymalizować koszty. I otóż, proszę Państwa, jak najbardziej tak. Czyli jeżeli, no nie daj Boże, ale jak tak się stanie, że jednak te przepisy w 2025 roku wejdą i będziemy mieli te umowy o pracę w większości cudzoziemców,
to będziemy mogli dokonywać optymalizacji, można powiedzieć, że wręcz 100% bezpiecznej. Państwo, którzy graliście na optymalizacjach podatkowych czy ZUS-owskich i tak dalej, w dużym często niebezpieczeństwie, to teraz możecie się zdziwić, bo my mówimy o modelach optymalizacji na umowach o pracę 100% bezpiecznych. Który więc temat prawa pracy my ruszamy? Oczywiście czas pracy. Mamy tutaj bardzo duże doświadczenie, bo myśmy już wcześniej pracowali wiele lat z firmami produkcyjnymi, z logistyką, z wieloma branżami, gdzie właśnie czas pracy był poważnym, można powiedzieć, kosztem. I tutaj, proszę Państwa, udało nam się opracować bardzo ciekawe, oszczędzające naprawdę wiele, wiele milionów złotych w skali roku modele właśnie optymalizacji oparte o analitykę HR. I na naszej konferencji 19 września mamy dla Państwa, myślę, że bardzo ciekawą niespodziankę. I jak tę niespodziankę, to zdradzę ją już teraz, proszę Państwa, bo będzie książka. Właśnie, proszę Państwa, przygotowana książka, ona się teraz drukuje. I dla uczestników konferencji w Warszawie, czyli on-site, ta książka już jest zliczona w cenę, dostaniecie ją do ręki, gdzie będziemy właśnie mówili w tej całej publikacji, jak w sposób analityczny grać na czasie pracy 100% legalnie, żeby zaoszczędzić bardzo wiele pieniędzy. I będziecie się wtedy odróżniać korzystnie od swojej konkurencji. Tak? Czyli umowa o pracę to nie jest nic strasznego. Dla Państwa, którzy będą uczestniczyli w formule online, tutaj oczywiście będą preferencyjne warunki zakupu takiej książki. Niemniej jednak oczywiście na wykładzie, w szczególności, który polecam z tej konferencji, właśnie szefa naszego działu AI i analityki HR, czyli Pawła Wróbla, który jest tutaj głównym autorem tych właśnie działań optymalizacyjnych na czasie pracy, to będziecie też Państwo oczywiście mieli możliwość wysłuchania wykładu tutaj kolegi Wróbla i oczywiście rozmowy z nim, tak? Tu w szczególności też zachęcam do tych spotkań z nami na tej konferencji. Cała ta konferencja, zresztą ta formuła jest przewidziana po to, żebyście Państwo też osobiście poznali, nie wiem, swoją konkurencję, swoich ewentualnych kooperantów, kontrahentów, prawda, podwykonawców, osoby, które tworzą przepisy na przykład, prawda, też można z nimi porozmawiać, zadać pytania na przykład w tym zakresie, więc to jest to właśnie bardzo zachęcamy do takiego osobistego udziału, bo zawsze z niego się dosyć dużo potem tak biznesowo można wyciągnąć, dlatego że znajdziecie Państwo z firmy, z którymi potem kooperujecie, także jest to no, chyba największy atut takiego spotkania na żywo. Ja jeszcze, Przemku, tutaj napomknę o jednej rzeczy, która nas bardzo niepokoi. Bo nie tylko przepisy o cudzoziemcach mają się zmieniać, ale także są plany, żeby właśnie no, trochę uderzyć w pracę tymczasową. Tak? Czyli właśnie to, co powiedziałem na początku, wszyscy, którzy myślą, że praca tymczasowa to jest taka zawsze bezpieczna przystań, no to się mogą bardzo zdziwić, bo kontynuując temat umów o pracę, są plany, żeby agencje pracy tymczasowej mogły zatrudniać tylko i wyłącznie na umowach o pracę. No bo w tym momencie możecie Państwo zatrudniać także na umowach cywilnoprawnych. No można w zasadzie powiedzieć, że raczej są to umowy zlecenia, tak, niż umowy o dzieło, ale macie tą możliwość. I ta możliwość też może zniknąć, co może oznaczać, że ta część zatrudnienia zewnętrznego w formule pracy tymczasowej no będzie zmuszona w całości, czyli tu mówimy też o Polakach, w zasadzie wszystkich cudzoziemcach, w każdej sytuacji, o wszystkich, których zatrudnia agencja pracy tymczasowej w formule pracy tymczasowej, będą na umowach o pracę. I wtedy właśnie to, co tu opracował Paweł Wróbel, czyli ta analityka, będzie niesłychanie istotna. Ja też oczywiście tak rzucę mimochodem, też zachęcam do słuchania nas na konferencji, ale niektórzy rozważają też w tym aspekcie cudzoziemskim kwestie delegowania z Ukrainy czy delegowania z Mołdawii, że to mogą być pewne takie remedia na ten problem właśnie kosztowy i problem umów o pracę, bo przypominam, że przy delegowaniu z tych krajów umowy zawiera się w kraju startowym, czyli na przykład na Ukrainie zawieramy zgodnie z ukraińskim prawem, więc jak tutaj też się Państwo chcecie coś więcej na ten temat dowiedzieć, to też zachęcamy do udziału. No dobra, ale Przemku, to ja tu Ci rzucę pewne zadanie, ponieważ bardzo wielu klientów właśnie w obszarze imigracyjnym do nas dzwoni z firm outsourcingowych i mówi jeszcze o innym problemie. Czyli, że firma stara się o zezwolenie już teraz, czyli nie było żadnej zmiany w prawie, firma się stara, a urząd odsyła coraz to nowe uwagi,
prośby o wyjaśnienia, o załączenie dodatkowych dokumentów i to jakoś tak dziwnie długo trwa i ludzie mają to wrażenie, że chyba ktoś, przynajmniej my tak trochę podejrzewamy, chyba ktoś specjalnie przeciąga postępowania, żeby nie wydać decyzji odmownej. Czyli tak jakby się spodziewa, że przy wydaniu decyzji odmownej to my spokojnie możemy się odwołać i wygrać na tym odwołaniu, a więc nie wydaje. I w efekcie, pytanie, jakie jest tego powód, bo być może to jest pomyślane w ten sposób, że skoro za 3 miesiące mają wejść przepisy, które na przykład miałyby dopuścić tylko na pracę domową, o pracę na pewnym grupie cudzoziemców, no to w tym momencie, gdyby na przykład wydać tysiące zezwoleń na pracę dla osób, które mają umowy cywilnoprawne, a zezwolenia są wydawane nawet 3 lat, no to przez najbliższe 3 lata de facto jakby na zapas bardzo wiele firm by weszło w ten nowy system, ten nowy system będąc w starych umowach. Więc dlatego właśnie być może tak jest tego cel. Natomiast branża outsourcingowa ma tutaj ten problem, że jakby jest po prostu kwestionowany i w ogóle istnieje. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ta sytuacja taka, że na teren jakiejś firmy wprowadzani są ludzie, firmy zewnętrzne, przed którymi stawiane jest pewne zadanie do wykonania, bo na przykład ktoś sobie wydziela pewien obszar, pewien proces, w którym się nie czuje specjalistą, chciałby to przekazać firmom zewnętrznym. Zazwyczaj są to jakieś prace, które są bądź bardzo proste, ale jakby no z siłą rzeczą są jakby też zmienne w czasie, one są, rosną, maleją zapotrzebowanie, więc też chcieliby po prostu mieć ci przedsiębiorcy możliwość podzlecania pewnej rzeczy firmom zewnętrznym. Oczywiście z pełnym zachowaniem różnic między no, chociażby pracą tymczasową, bo nie mówimy o sytuacji, kiedy przekazuje swój personel pod zarząd takiej firmy, która udostępnia mi, nie wiem, budynek, bo mówię o sytuacji, gdzie po prostu wykonuje jakieś zlecenie na jej zamówienie. Pamiętajcie Państwo, że sam kodeks pracy przecież przewiduje w artykule 208 taką sytuację. Przewiduje sytuację, gdzie jeżeli kilku przedsiębiorców zasługuje personel na jednym terenie jednego z nich, no to firmy się muszą dogadać BHP, prawda, muszą koordynować pewne rzeczy, więc same przepisy prawa pracy zdają sytuację, gdzie na terenie jednej na przykład fabryki czy jednego, nie wiem, centrum logistycznego wykonują pracę osoby z różnych firm. Więc to nie jest nic dziwnego, natomiast urzędy zaczynają po prostu bardziej tej sprawie się przyglądać, zadając pytania, które de facto bardzo często w naszej ocenie są po prostu no, opóźnianie postępowań, prawda, opieszałość, na przykład brak działania, prawda? Czyli takie opóźnianie, bo tutaj też musimy odróżnić pewne rzeczy od siebie, prawda? Bo czym innym jest sytuacja, gdy urząd nie działa w terminach, czyli mija terminy, nie ma żadnych ruchów urzędu, no to oczywiście w takim przypadku mamy jedną rzecz, gdzie po prostu urząd po prostu nie funkcjonuje zgodnie z przepisami. Natomiast mamy też takie sytuacje, gdzie urzędy tak pozorują swoje działanie, czyli na przykład czekają do ostatniego dnia terminu, wydają zezwolenie do uzupełnienia braków z jakimś długim terminem, po czym wzywają o kolejne braki, i tak w kółko, prawda? I w tym momencie jakby też muszą Państwo wiedzieć, że Skarb Państwa ponosi z tego powodu no, nie mamy koszty, ponieważ są w tym momencie już jakby utarte ścieżki, można powiedzieć, takie sądowe, gdzie nawet można powiedzieć o pewnej linii orzeczniczej, gdzie no, nie można usprawiedliwiać czy uzasadniać, jak to się mówi, na przykład nie wydania w terminie decyzji, albo pozorować jakieś problemy, których nie ma, tym, że mamy zbyt mało personelu w urzędzie. To nie jest coś, co interesuje przedsiębiorców. To jest w ogóle zupełnie sytuacja, no nie można obciążać firm tym, że mamy małe zatrudnienie. Czyli technicznie rzecz biorąc, mówisz o tym, że są szanse na pozywanie Skarbu Państwa. To są sytuacje, gdzie wyroki zakładają kwoty, nie wiem, 2000, 4000, 8000. 8000, właśnie to było chyba najmniejsze. Za oczywiście przy wykazaniu, jaką stratę poniósł taki przedsiębiorca, przez to, że nie otrzymał na czas tego dokumentu. Więc to jest już taka oczywiście jakby linia od ostatniej szansy, prawda? Ale zauważcie Państwo jedną rzecz, bo tutaj będziemy jeszcze mówić o tych wszystkich opóźnieniach legalizacyjnych, jeżeli chodzi o pobyt, ale to zauważcie Państwo, że to są całe miesiące oczekiwania na dokumenty legalizacyjne, prawda? Chociażby mówimy o, no oczywiście to jest troszkę inaczej przy zezwoleniach na pracę, troszkę inaczej jest przy kartach pobytu, ale to są sytuacje, gdzie firmy bardzo długo czekają na dokumenty, po czym nie mają jeszcze gwarancji, że ta osoba w ogóle przyjedzie, prawda? Czyli są koszty, czas, opłaty, natomiast no, to nie daje gwarancji, że ta osoba kiedykolwiek podejmie pracę, mimo że na końcu, prawda, ta osoba, na przykład ta firma, zostaje już zezwolona na pracę. Ja się tylko wtrącę, żeby nas tutaj Państwo słuchający dobrze zrozumieli. Technicznie rzecz biorąc, mamy już sprawy sądowe, sprawy przeciwko Skarbowi Państwa, związane właśnie z tą opieszałością urzędów, gdzie my mamy wygrane w
kwocie na przykład 8 tysięcy razy każdy wniosek o zezwolenie. Tak, bo jeżeli ludzie są takie branże, przy których na przykład ten 4-5 miesięczną później są konkretne bardzo duże koszty, które ponosimy. No nie wiem, firmy różne, że firmy finansują mieszkania tym pracownikom, prawda? Albo przytrzymują specjalistów na przykład w Polsce dłużej. Właśnie no i też trzeba im zapewnić na przykład tutaj po prostu jakieś zamieszkanie, jakieś zakwaterowanie, jakieś po prostu środki utrzymania. No i tutaj, no i już nie mówimy o tym, że po prostu nie generują te osoby do zysku, albo to wszystko dzieje się do zysku. Przemku, ja tu mam pytanie do swojej działki, cudzoziemcy. Pani Edyta pyta, czy nie ma planów likwidacji powiadomień? Znaczy, ja powiem tak, likwidacja powiadomień to nawet nie jest plan, to jest fakt. Inaczej mówiąc, to nawet ciężko, dlatego że zauważcie Państwo, że powiadomienia wynikają z ustawy, ze specjalnej ustawy wydanej z uwagi na sytuację, która się dzieje w Ukrainie. W związku z czym powiadomienia siłą rzeczy znikną wtedy, kiedy no, w jakimś zakresie ta sytuacja się uspokoi. Więc tutaj ja mogę tylko powiedzieć, że w żadnym z projektów ustaw nie było planów przerzucenia tych powiadomień do tych przepisów normalnie obowiązujących. Więc możemy się spodziewać tego, że powiadomienia wraz z tą ustawą ukraińską po prostu znikną w pewnym momencie. Więc to jest fakt. To jest fakt, że także nie miejcie, na dzień dzisiejszy nie miejcie Państwo nadziei na to, że powiadomienia staną się stałym elementem. Pamiętajmy, że dla obywateli Ukrainy stałym takim prostszym dokumentem organizacyjnym były i są do tej pory oświadczenia wydawane na 24 miesiące przez Powiatowy Urząd Pracy, Pracaków.pl, prawda? I to są dokumenty, które są przeznaczone dla m.in. obywateli Ukrainy i prawdopodobnie one przejmą z powrotem swoją rolę w momencie, kiedy ustawa ukraińska przestanie obowiązywać. Proszę Państwa, poruszmy jeszcze wątek dalej kosztowy, ponieważ to nie koniec proponowanych zmian na przyszły rok dotyczących różnych Państwa, czyli outsourcingu i pracy tymczasowej. Otóż wcześniej powiedzieliśmy o tych przymusowych umowach o pracę dla dużej części cudzoziemców. No i powiedzieliśmy, że cząstki cudzoziemców to nie dotyczy i nie dotyczy to Polaków. Ale uwaga, no przecież idzie zmiana dotycząca pełnego oskładkowania umów zlecenia, czyli do pełnej realnej wysokości umowy, czyli to będzie wzrost składek i oskładkowania umowy o dzieło, która w ogóle nie jest oskładkowana i która no jednak w Państwa branży trochę ostatnio nawet bym powiedział znowu nabierała popularności. No to okaże się, że ten gwałtowny, znowu to jest kilkadziesiąt procent różnicy tej kosztowej obciążającej przedsiębiorcę, czyli pomimo tego, że będą to umowy cywilnoprawne, no to te kilkadziesiąt procent będzie drożej, no to tutaj też Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że znowu te koszty i ten sposób działania, który macie, no on się będzie zasadniczo zmieniał. Też musicie mieć tą świadomość, że jeszcze jedna zmiana, kolejna, proszę Państwa, tak na razie tylko punktujemy, ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie Inspekcja Pracy będzie się stawała w ogóle no, taką wręcz spec-służbą, czy nawet służbą mundurową, tam jakieś kwestie o mundurach ciekawe są, ale to, co nas bardzo jako przedsiębiorców interesuje, to jest kwestia, proszę Państwa, wydawania decyzji administracyjnych przez inspektorów PIP-u, czy Państwa kontrolują, bo po takiej nowelizacji będą mogli wydać decyzję, że na przykład 500 Państwa umów zlecenia, czy umów o dzieło, to jest 500 umów o pracę tak naprawdę, tak? Czyli to nie tylko będzie wzrost ten kosztów o kwestie składkowe, ale przede wszystkim będzie to wzrost kosztów, o którym wcześniej mówiliśmy, wynikający z samej istoty prawa pracy, tak? Że ono po prostu jest droższe niż prawo cywilne tutaj w zatrudnieniu. I tutaj ja myślę, że bardzo jest ważne, żebyśmy wspomnieli o jednej rzeczy. Na tej konferencji 19 września będzie sam szef Inspekcji Pracy, czyli minister, w pracy ministra, Marcin Stanecki. Więc tam będzie możliwość, będziemy zadawać pytania, jak w ogóle w praktyce ma to wyglądać, tak? Czyli jak sobie w przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy wyobraża przeprowadzanie kontroli na tych nowych zasadach, jak będzie działać ta nowa specsłużba Państwowa Inspekcja Pracy i jak będą działać właśnie takie decyzje. Bo wielu przedsiębiorców myśli, że a dobrze, to gdzieś tam prawda jeszcze się zakomunikuje na tych umowach cywilnoprawnych, a pamiętajmy, że mamy od lat, bo to nie jest nowy przepis,
przymus stosunku pracy w sytuacji, kiedy są spełnione przesłanki dla stosunku pracy. O tym zapominamy, bo to jest tak naprawdę trochę martwy przepis obecnie, ale dzięki tym przepisom, tym nowelizacjom obawiam się, że inspekcja pracy będzie tutaj bardzo, bardzo skuteczna, więc tam będziemy mieli możliwość też porozmawiania z osobą, myślę, najbardziej kompetentną, która kieruje po prostu w Polsce Państwową Inspekcją Pracy i zapytania o refleksję właśnie pana ministra. Wątek w motorze mnie zainteresował, dlatego że to jest akurat, no wiecie Państwo, inspekcja pracy z założenia ma zaskoczyć, prawda? Ma przyjść w sposób taki, żeby na przykład złapać nieuczciwego pracodawcę na bieżącym rynku. No i te modury mogłyby to utrudnić. No, to na pewno nie będą jakby, no, tak głośno myśląc, to nie będą modury, które będą roboczymi ubraniami inspektorów pracy, jak na przykład przy straży granicznej, gdzie są służba mundurowa. Raczej to będzie coś w rodzaju takiego, nie wiem, galowego strony. Wiadomo, że za mundurem panny sznurę. Za mundurem panny sznurę. Żeby chcieli mieć mundurę, natomiast no, niestety w niektórych branżach to się nie sprawdzi. Prawda? Pani Agnieszka tutaj nas pyta, czy w zasadzie komentuje, to chyba będzie Przemek do Ciebie. Cytuję, pani Agnieszka napisała do nas tak. Czyli musimy się przygotować na to, że być może w przyszłym roku znikną powiadomienia, a my będziemy musieli zrobić nagle dla wszystkich pracowników oświadczenia o powierzeniu pracy. Tak zapytane. Dla Agencji Pracy będzie to oczywiście bardzo duży koszt, jeśli zatrudniamy kilkaset osób. Może tak być. Pamiętajcie Państwo, że jakby ustawa ukraińska była pisana bardzo szybko, bo to była potrzeba chwili, więc jakby wszyscy myśleli wtedy o tym, jak ona ma wejść do porządku prawnego, ale nikt nie myślał do końca, jak ona ma stamtąd wyjść. I dlatego to jest troszkę taka sytuacja, że to będzie wymagało na przykład decyzji, jaki będzie okres przejściowy, czy te powiadomienia będą przez kilka miesięcy jeszcze ważne na przykład. Czy one być może będą się przekształcać, na przykład tak głośno myślę, od dnia przykładowo uchylenia powiadomień być może przez 24 miesiące, tak jakby stanąć takim jakby oświadczeniami na chwilę. Czyli możliwości jest bardzo, bardzo dużo, no my na ten moment ciężko nam przewidywać, to na pewno no my czy organizacje pracodawców, z którymi pracujemy, no myślę, że będą bardzo lobbować za jakimś pozytywnym tutaj rozstrzygnięciem w tym zakresie. Natomiast no, na ten moment to jest po prostu sytuacja taka, że możemy spodziewać się tego, że ustawa ukraińska zniknie, kiedy, no widzicie Państwo, no nikt się nie spodziewał, że tyle będzie trwała ta cała sytuacja, więc my też nie wiemy, to jest taka sytuacja, której, to jest ta niepewność w tej chwili biznesu, prawda, żebyście Państwo wiedzieć, że korzystacie z wyjątku, a nie z reguły, więc tutaj dlatego raczej przyszły rok, no na pewno nie, to nie będzie styczeń, no, wydaje mi się, że to jest, na pewno będzie kilka miesięcy na to, żeby się do tego, no zresztą proszę Państwa, no wszyscy by chcieli, żeby to się zakończyło, prawda, żeby ta sytuacja się uspokoiła już, więc no tutaj wszystko od tego zależy. No też, proszę Państwa, nas pytacie, czy jakieś zmiany będą ze spółką cudzoziemską? Tak, będą istotne zmiany, tak? Czyli wielu z Państwa korzysta z tego typu modeli, tak? Więc przygotujcie się, że te zmiany będą duże. Szeroko właśnie będziemy też o tym rozmawiali na konferencji. Też tam w szczegółach Państwo w tym zakresie się dowiecie, jak to dalej się z tą spółką cudzoziemską sprawy ułoży. Proszę Państwa, no jako że będziemy mieli duże ruchy tutaj kosztowe, tak, to już widzimy, że w Państwa branży, widzimy to jako eksperci obsługujący bardzo wiele firm outsourcingowych i agencji pracy tymczasowych, jako też eksperci, którzy obsługują klientów Waszych, czyli pracodawców, użytkowników, czyli sourcerów, widzimy bardzo duże zainteresowanie i powoli ruch w zakresie próby akwizycji przez większe podmioty, mniejszych podmiotów, tak? Czyli kupowanie na rynku. Tu się pojawia bardzo ważny temat, który też chcemy poruszyć na konferencji. Specjalnie zaprosiliśmy przedstawiciela właśnie Funduszu Inwestycyjnego z Wielkiej Brytanii, żebyście Państwo mogli sobie no, tutaj usłyszeć taką historię, jak w ogóle pozyskać środki od funduszu na rozwój w Polsce, czyli na tą akwizycję. Czyli krótko mówiąc, ileś biznesów nie wytrzyma tych wzrostów kosztów i one będą do kupienia. I wtedy, jeżeli Państwo będziecie przygotowani, będziecie mieli właśnie odpowiednie wsparcie finansowe, to być może ten kryzys okaże się dla Państwa szansą w rozwoju Waszych biznesów. Więc tutaj właśnie poprosiliśmy też takiego eksperta, żeby się w tym zakresie wypowiedział, bo też o możliwościach jakby inwestycyjnych, czyli pomnażania tych pieniędzy, które zarabiacie na tym Waszym korowym biznesie, czyli właśnie na wypożyczaniu pracowników bądź realizacji usług outsourcingowych, a wszystko to w celu zdobycia finansowania na akwizycję na polskim, być może nawet i niepolskim
rynku, bo to, co my Państwu, myślę, że w tym momencie możemy powiedzieć jako ludzie, którzy blisko 20 lat w tej branży siedzą i doradzają, że będzie to moment kluczowy, taki punkt zwrotny dla wielu Państwa biznesu, czyli albo się rozwiniecie, albo być może nawet Wasze firmy przestaną istnieć, tak? Więc jest to taki istotny turning point w historii branży zatrudnienia zewnętrznego. No dobrze, a Przemek, jak ty widzisz w ogóle ten cały, można powiedzieć, projekt związany z wizami MSZ-u? Tak, jest projekt, proszę Państwa, ustawy, też będziemy go omawiać na konferencji dokładnie. Generalnie rzecz biorąc, projekt ustawy, która będzie zmieniać inne ustawy w celu, jak ta ładna nazwa, prawda, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ja już się wypowiadałem na temat w prasie wielokrotnie, natomiast podtrzymuję mój pogląd, że ta ustawa ma, można powiedzieć, no oczywiście kierunki, które tam są zaprezentowane, to jest tak, że to też, pamiętajcie Państwo, że to są na razie założenia projektu ustawy, czyli jakby nie ma jeszcze samych przepisów, tylko na razie jest to, co chcemy w tej ustawie mieć. I teraz kierunek jest dobry, bo jakby on ma jakby tutaj patologię, natomiast ja mam taką wrażenie, że ten, on jakby troszkę pudruje skutki, prawda? Natomiast on się ciągle nie zajmuje jakby powodem, czyli przyczyną w ogóle tego, co się dzieje, skąd te nieprawidłowości wynikają. Czyli mówię o tej sytuacji, to wiecie Państwo, wszyscy wiedzą o tak zwanej aferze wizowej, wszyscy wiedzą o tym, że do Polski trudno było ściągać osoby na jakby uzyskiwać wizy pracownicze z niektórych kierunków. Z kolei no, żeby to obejść ten problem, no to pośrednicy, firmy, prawda, w sensie używały takich metod, jak na przykład ściąganie osób na studia, prawda, do jakichś szkół, czyli jakby uzyskiwały te osoby dokumenty szybciej dotyczące na przykład edukacji, po czym okazywało się, że tej edukacji nie podejmowały. Powstawały całe podmioty edukacyjne, uczelnie wyższe, prawda, które tak naprawdę składały się wyłącznie z cudzoziemców. Oprócz tego, proszę Państwa, no, bardzo wiele tutaj bardziej statystycznie patrząc, przecież Państwo sami jesteście przykładem tego, że jak się rozmawia z branżą, prawda, w ogóle branżą jako rekrutacyjną i tak dalej, że jeżeli my chcemy ściągnąć do Polski na przykład cudzoziemców w celu uzupełnienia naszego personelu, to w takim przypadku no, nigdy nie jest tak, że 100% osób, które zaprosimy, które po prostu zarealizujemy, przyjedzie. Zawsze to był pewien taki delay, że część osób wyjeżdżała, zmieniała miejsce zamieszkania, jechała dalej. No i tym, jakby ten wątek stał się powodem tego projektu. Ja tutaj właśnie, jak sobie czytam te założenia, to od razu, proszę Państwa, rzuca mi się w oczy taka informacja, że to jest jakby wprowadzane z uwagi na to, że była wydana wysoka liczba zezwoleń na pracę dla nisko wykwalifikowanych pracowników pochodzących z państw charakteryzujących się najwyższym ryzykiem migracyjnym. Lista tych państw jest, prawda? Państw na tej liście jest 12. Nie wiem, czy to tak się kojarzy z starszego 12, prawda? Tak. Tutaj wydaje mi się, że ta liczba akurat się dobrze tutaj nadaje do tego, żeby takie porównanie zrobić. Proszę Państwa, Bangladesz, Filipiny, Indie, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Turkmenistan, Uzbekistan i Zimbabwe. I teraz jakby zarzuty widoczne z tego uzasadnienia do tych założeń jakby ustawy są takie, że po prostu dużo tych osób przyjeżdżało na teren Polski, może inaczej, dużo tych osób korzystając z polskich wiz przyjeżdżało na teren strefy Schengen, niekoniecznie do pracy. No i teraz nawet tutaj pojawia się taka informacja w tych założeniach, że to jest spowodowane też tym, że cudzoziemcy w Polsce, jak kończyły im się dokumenty pobytowe, to nie chcieli składać wniosków o zezwolenie na pobyt, tylko chcieli składać wnioski, tylko woleli wyjechać do kraju pochodzenia, zrobić wizę i tu wrócić. Często, no, według mnie to są, przepraszam, bzdury. Dlatego, że powody, dla którego cudzoziemcy nie chcieli, nie mówię o sytuacjach patologicznych, gdzie ktoś rzeczywiście wykorzystał polski system do tego, żeby dostać się w sposób nielegalny na ten strefę Schengen, to jest oczywiste do wyeliminowania. Natomiast to nie był powód, dla którego wiele osób wyjeżdżało po wizy. Nie był powodem, że chcieli tam wyjechać i, jak ktoś mówi, nadużyć polskiego systemu wizowego. Te osoby wyjeżdżały po wizy dlatego, że potrzebowały mieć dokument na przykład po to, żeby też no, po prostu mieć coś w ręce, żeby móc wyjeżdżać, prawda, do Polski.
Natomiast system zezwoleń na pobyt, czyli tych dokumentów, prawda, które można uzyskać w Polsce bez wyjazdu, jest systemem niedziałającym. Ten system po prostu nie działa. Jest zapchany, kilkanaście miesięcy oczekiwania, mnóstwo odmów, prawda, w sytuacjach, w których po prostu już nawet wprowadziliśmy specjalne przepisy, prawda, które powodują, że urzędy w ogóle nie muszą tych zezwoleń wydawać. Więc nie ma się co dziwić cudzoziemcom, że wyjeżdżają po wizy i robią kolejki wizowe, jakby pompują, jeżeli w Polsce polskie przepisy mówią, że składajcie sobie wnioski o zezwolenie na pobyt, no i tak wam tego nie wydamy, a kiedy? Nie wiemy. Jeden rok, drugi rok, trzeci rok i ciągle nie musicie, czekajcie dalej, prawda? I czekajcie latami na te dokumenty. To jest powód, proszę Państwa, dla którego te kolejki wizowe rosły. Druga rzecz jest taka, że system w Polsce spowodował, bo też warto o tym wspomnieć. Tutaj ma być też tak, że pomysł chyba jest taki, ograniczmy podaż zezwoleń na pracę i oświadczeń, to wtedy mniej ludzi będzie chcieć wizy. No wiadomo, prawda? No bo jeżeli mniej osób do pracy będzie zapraszane, to w takim przypadku mniej osób będzie stało przy wizach. Natomiast na przykład będzie taka sytuacja, że mają być bardziej wzmocnione przepisy pozwalające eliminować z rynku tak zwane firmy nieprzydatne do lokalnego rynku pracy, czyli firmy, które na przykład, no nie wiem, występują o setki zezwoleń, setki oświadczeń, po czym nie mają zamiaru zatrudnić kogokolwiek. No i rzeczywiście to jest moim zdaniem sensowny ruch, no eliminujmy firmy, jest taki przysłowiowy kiosk ruchu, prawda? Może nie ruchu, kiosk papierosami, prawda? Który na przykład mając tylko właściciela, który w tym kiosku sprzedawał, uzyskiwał dziesiątki czy nawet setki takich dokumentów, które kończyły się wjazdami osób na teren przewyższenia. No takie rzeczy musimy eliminować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zauważcie Państwo, że bardzo często te osoby po prostu, te kolejki wizowe, ta afera wizowa, to wykorzystywanie tych wszystkich edukacyjnych ścieżek, to się wzięło właśnie z tego, że uzyskanie wizy pracowniczej kręciło z cudem. Po prostu były komitety kolejkowe, kolejki, jakieś lokalni pośrednicy, którzy kasowali od tych osób mnóstwo pieniędzy, prawda, jakichś łapówek i tak dalej. No to jest do siebie. Czyli mówiąc wprost, to nie zezwolenia na pracę są powodem kolejek wizowych, znaczy pośrednio tak, no bo im więcej zezwoleń, tym więcej wiz wjazdowych, tylko powodem tego jest to, że my musimy pomyśleć, w jaki sposób, jak to się mówi, no rzeczywiście, być może jest potrzebna jakaś polityka imigracyjna, być może powinniśmy rzeczywiście wyeliminować pracowników z tych krajów, nie wiem, tej paszowej 12, być może tak, prawda? No ale tak naprawdę ten problem dotyczy wielu innych krajów, nie tylko tych. I tutaj jest problem taki, że być może, na przykład, proszę Państwa, pomysły takie proste, nie wiem, przykładowo pozwolić, bo już są takie przypadki, natomiast one są rzadkie, pozwolić większej liczbie przypadków, na przykład występować o zezwolenie na pobyt czasowy, zdalnie, z zagranicy, prawda? Być może zróbmy tak, żeby te osoby składały wniosek w Polsce, prawda, będą za granicą, elektronicznie na przykład, po czym no, będą kontrolowane, będą sprawdzane przez służby i służby sobie rzeczywiście wybiorą osoby, które mogą przyjechać, natomiast nie będzie to powodować kolejnych wizowych, no bo w takim przypadku te wizy będą niepotrzebne, skoro taka osoba będzie miała na przykład zezwolenie na pobyt. Ja tego, wiecie Państwo, teraz to nie jest czas, żeby nad tym myśleć, natomiast generalnie rzecz biorąc, ja mam takie wrażenie właśnie, że te osoby, muszę powiedzieć, zabrały się troszkę od drugiej strony, jakby nie zabrały się za problem, tylko zabrały się za jakby leczenie, można powiedzieć, już końcowych efektów tego problemu, prawda? Jeszcze jedna rzecz tutaj dodam, tak mają być zwiększone grzywny, mają być zwiększone o tyle, że mają być uzależnione od liczby przypadków. Pamiętacie Państwo, był taki już pomysł, żeby to było 500 zł od cudzoziemca, czyli na przykład, że 10 cudzoziemców, no to tam 5 tysięcy, prawda? Do 30 tysięcy maksymalnej kwoty. Były już takie propozycje. I jeszcze jedna rzecz, ma być jakiś rejestr, do którego będą się mogły wpisać podmioty lub firmy, które będą takimi firmami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. No jeżeli firmy się znajdą w tym rejestrze, jest już propozycja, jakie mają tam być dane zbierane, no to w takim przypadku ich ludzie, którzy będą występować o wizy, mają być w takiej kolejce priorytetowej, która będzie no, szybszą kolejką niż taka zwykła. Natomiast tak jak powiedziałem, moim zdaniem dopóki nie będzie bardziej, można powiedzieć, rozszerzona, być może tego miejsca właśnie osoby, które zajmują się tym ze strony urzędów, to zrobić, ale dopóki my nie udrożnimy takich zwykłych ścieżek legalizacji pobytu, dotąd no, to nie zezwolenia na pracę są powodem patologii wizowej, tylko system wizowy jest sam w sobie, przez to, że jest bardzo niewydolny, prawda,
i podatny na różnego rodzaju właśnie takie zwiększoną podaż, na przykład zezwolenie na pracę, to ten system wizowy jest na tym, więc może... Zresztą jest bardzo duży chaos, prawda? Chociażby przykładem jest sytuacja z Kolumbijczykami, wszyscy Państwo byliście nagle zaskoczeni, nie ma wiz, nagle są wizy, nikt nie wie czemu, dlaczego, jaka to jest w ogóle komunikacja ze strony MSZ-u. Też właśnie na tej konferencji 19 września też chcemy zadać pytania przedstawicielom rządu, którzy mają być tam przecież obecni, administracji państwowej, czy będziemy mieli te wizy także na inne kraje Ameryki Południowej i Środkowej, bo przecież Państwo musicie mieć jakąś strategię rekrutacyjną, podpisujecie umowy z firmami, które na miejscu rekrutują, szukają personelu, no to przecież się nie dzieje tak na wstryk. Więc nie możemy być tak zaskakiwani, że w kontrakcie już wiele firm naszych klientów miało, że tak powiem, ujętych tych Kolumbijczyków i nagle się okazało, że rząd tak po prostu sobie do Polski nie przyleca. Tak? W ogóle wiele firm pyta o to, gdzie jest jakaś podstawa prawna, jest jakaś ustawa, tak, decyzja i tak dalej. Proszę Państwa, nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnej decyzji, jest komunikat, a komunikat oparty jest, proszę Państwa, o umowę zawarto między Unią Europejską a Republiką Kolumbii i w tej umowie jest taka możliwość, że jeżeli mówimy, bo wiemy, że ruch bezwizowy, to jest ruch bezwizowy obejmuje jakby wjazd na teren strefy Schengen, w tym do Polski, z wielu różnych powodów. Równie dobrze mogę wjechać dlatego, że kogoś odwiedzam, że jadę do szkoły, albo na studia, albo jadę na przykład do pracy, prawda, czy do prowadzenia działalności gospodarczej. I w tej umowie jest taka furtka, polega na tym, że generalnie rzecz biorąc, właśnie ktoś, jeżeli ktoś ma paszport, prawda, to może korzystać z ruchu bezwizowego, natomiast ten przepis, on jakby formalnie jest wprost powiedziane, nie dotyczy właśnie pracy zarobkowej, czyli po prostu w każdej chwili to państwa poszczególne decydują o tym, czy do pracy zarobkowej mogą przyjeżdżać osoby na ruchu bezwizowym. No i to jest tak, że Polska tak naprawdę użyła po prostu tej możliwości, no i zdecydowała, prawda, że nie będzie umożliwiać Kolumbijczykom wjazdu na drogę bezwizową z tego powodu. Tylko wiecie Państwo, to jest coś takiego, że ten komunikat powinien być przekazany również władzom kolumbijskim, bo tutaj no, oczywiście mówimy sobie o wpuszczeniu do Polski, ale my musimy też mówić o wyjeździe z Kolumbii, czyli dopóki Kolumbia nie wdroży jakichś procedur, które będą pozwalały wychwycić osoby, które jadą do Polski w celach zarobkowych, to znaczy do innych krajów, bo innych krajów też tego mogą skorzystać, oczywiście mówi się o Niemczech, o Czechach, prawda, że jesteśmy w kolejce któryś z rzędu, no to w takim przypadku no to będzie, ten zakaz będzie nie działał, bo jeżeli tutaj do Polski ktoś się dostanie, pamiętajcie Państwo, że też pokażemy, proszę Państwa, na konferencji takie stanowisko Straży Granicznej w tym zakresie, które uzyskaliśmy. Natomiast no, pamiętajcie Państwo, że jak te osoby tutaj przyjadą i one tutaj są legalne i ktoś się wpuścił nawet ruchu bezwizowego, no to przez te 90 dni są legalne. No i nie ma żadnego przepisu, który przewiduje, że na przykład dla takiej osoby, która ma wjazd, ma ruchu bezwizowego, pomimo tego komunikatu, prawda, i ma zezwolenie na pracę, to nie możecie jeździć do Kolumbii, bo przebywa nielegalnie. Nie, ona przebywa legalnie, po prostu, natomiast w jej przypadku na przykład nie zadziałała ta blokada, prawda? Więc tutaj też będziemy o tym dużo mówić, bo to jest taki dosyć istotny wątek, który trzeba poruszyć właśnie 19 września. Też no, ten czas, dzisiaj mamy 11, ten tydzień, bo to jest ten czas, gdzie też powstają nowe stanowiska, wyjaśnienia, prawda? Więc też te dane zbieramy, będziemy na pewno jeszcze więcej informacji mieć do Państwa za tydzień. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego webinaru. Ja jeszcze pozwolę na koniec sobie tutaj odpowiedzieć Panu Dziemisowi, który dopytuje o tą kwestię Agencji Pracy Tymczasowych i zatrudniania tylko na umowach o pracę. Czy nadal będzie umowa o pracę tymczasową? Tak, oczywiście, bo właśnie o taką umowę chodzi. Czyli w tym momencie Agencja Pracy Tymczasowej może zatrudniać na umowę o pracę poszczególną, do pracy tymczasowej, ale także ma możliwości zatrudniania na takich specjalnych umowach cywilnoprawnych, czyli jest opcja. I istnieje szansa, że tej opcji nie będzie, więc o to tutaj chodziło w tym problemie. Proszę Państwa, kończymy. Dziękujemy bardzo, że tak Państwo licznie nas odwiedziliście. Mam nadzieję, że też się z Państwem zobaczymy, czy on-site w Warszawie 19 września, czy chociaż online, że tak powiem, symbolicznie się zobaczymy, będziecie nas widzieć i słyszeć wtedy też na tej konferencji 19 września. Przypominam, że na czacie macie link do programu, zapisów, prelegentów na konferencję i przede wszystkim najważniejsze, nie zapomnijcie, macie 15% kod zniżkowy do użycia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.